Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie fantastycznego steka w azjatyckich grzybach. Z grilla oczywiście. Słuchajcie, ja sobie wybrałem fajnego steka, dobry kawałek mięsa. To jest rump steak po angielsku, a po polsku roast beef. Też z angielskiego wzięte. Słuchajcie, fajny kawałek steka, bo ma tutaj dość dużo tłuszczyku i idealnie nadaje się na grilla. Ma dużo smaku, bo ten tłuszcz się wytopi, połączy się z tym dymem z grilla i będzie coś niesamowitego. Do tego zrobimy sobie taki sosik z grzybków. No i wszystko posypiemy tartym parmezanem. Na samym początku marynujemy mięso. Mięso, ogólnie wołowiny nie musimy marynować, ale do tego przepisu polecam. Słuchajcie, bierzemy pieprz kolorowy i kładziemy dużo pieprzu kolorowego. Naprawdę tyle, ile się da. Ja lubię pikantne rzeczy. Z jednej i z drugiej strony. On przejdzie sobie tym smakiem. Ja go na długo nie zostawiam, bo to tylko, nie wiem, z godzinkę. Tak więc nie jest to wymagane robienie tego jak najdłużej przed. O. I słuchajcie, dodajemy sobie odrobinę sosu sojowego. Jedną łyżeczkę dosłownie. I też szczyptę estragonu. Tak, nie za dużo. Bang. Dajemy to wszystko. Wkładamy to do jakiegoś pojemnika. No i stek jest już zamarynowany. Niech on sobie tak posiedzi chwilkę, a my w międzyczasie przygotujemy sobie sos z grzybów. Sos przygotowujemy z azjatyckich grzybków shiitake. Wrzucamy je tutaj. Ja tutaj mam całe opakowanie, takie nie za duże. Wrzuciłem, kupiłem, namoczyłem te grzyby wcześniej. No i te grzyby oczywiście musimy sobie zmielić. Zmielić, ale nie na taką mega gładką masę, tylko troszeczkę. Grzybki są już gotowe. One mają być właśnie pocięte w taką kosteczkę. A ja w międzyczasie nagrzałem sobie patelnię. I co tu będzie się działo? Robimy prostą rzecz. Wrzucamy jedną łyżkę masła i do tego dwie posiekane cebulki. Musimy to wszystko podsmażyć sobie tutaj. O, niech to szybko się jakoś lekko podsmaży. I co? I oczywiście wrzucamy te grzyby. Wrzucamy te grzyby. Pięknie to już wygląda, fajnie pachnie. I podsmażamy przez około 2-3 minutki. Kiedy grzybki nam się smażą, ja jeszcze zapomniałem dodać jeden ząbek czosnku, wrzucamy tutaj. O, ładnie, wtedy będzie miało to więcej smaku. Ale to jeszcze nie wszystko, dodamy tutaj imbir. Imbir jest naprawdę bardzo dobry. Fajnie się komponuje z grzybkami, bo ma taki swój cytrynowy smak i zapach. Tak więc dodajemy pół łyżeczki imbiru. No i oczywiście, jeżeli robimy steka, to estragon. Estragon jest jedną z najlepszych przypraw właśnie. Fajnie pasuje do grzybów, fajnie pasuje do steka. To czemu tego nie połączyć? Wrzucić razem. Damy jedną łyżeczkę tego. Dobra. No i co? Ups! Chcemy, żeby nam to zgęstniało, więc dodamy taką jedną łyżeczkę miotku. Pięknie. No i zalewamy to wodą. Tak gdzieś pół litra wody. Brum, brum. I redukujemy. To wszystko się ze sobą zaprzyjaźni. Damy jeszcze łyżeczkę sosu sojowego. I czekamy na gotowy efekt. Mój sosik jest już gotowy. Popatrzcie, jak fajnie wygląda. Jest gęsty, a w smaku jest taki... ciekawy. Troszkę słodki. Ale bardzo przypomina właśnie farsz na uszka. Tak więc do steka pasuje idealnie. Odrobinę taki cytrynowy przez ten imbir. I właśnie w takiej konsystencji on powinien być, bo później tego steka po prostu z grilla położymy na tym i go oturlamy w tym sosie. I o to właśnie chodzi. Słuchajcie, ja to biorę i lecę na grilla, bo mój grill już czeka, żeby przyjąć tego steka. Teraz przyszedł czas, żeby usmażyć naszego steka, ugrillować. Wrzucamy go na grilla gorącego. No i grillujemy około 3 minutek z każdej strony. Niech on tylko dojdzie do siebie. Ale skwierczy. Po 5 minutach mój stek jest już gotowy. Wyciągamy go, ściągamy go z grilla. No i idziemy do kuchni nałożyć naszą marynatę shiitake. Stek jest gotowy, więc nakładamy naszą marynatę na samą górę. Fajne grzybki.
fajny grillowany stek. Pięknie. No i co? I do tego odrobinę świeżo zmielonego sera, najlepiej parmezanu. Pięknie. I tak możecie podawać steki. Może jeszcze trochę pieprzu na górę. Kilka jakichś gałązek. Możemy dać świeże oregano. I słuchajcie, przygotujcie sobie coś takiego na grilla. Nie tylko karkówka, nie tylko kurczak, ale przede wszystkim fantastyczny stek z rozbefu. Też na pewno Wam przypadnie do gustu. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. No i co? Ja już idę jeść. Do zobaczenia. A jak zrobicie sobie takiego steka, to napiszcie mi, jak było. Możecie też przesłać zdjęcie na Instagrama. Czekam na Was. Cześć.